Festynem rodzinnym zorganizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 3 obchodziliśmy w Ostrowi Europejskie Dni Dziedzictwa. Jest to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej mająca na celu promowanie zabytków i miejscowej kultury. 14 września na placu przy Starej Elektrowni rozłożyły się stoiska lokalnych wytwórców, artystów, stowarzyszeń i organizacji zajmujących się kultywowaniem polskiej tradycji. Proszę Państwa, jest mi niezmiernie miło, że dopisaliście Państwo, że przyszliście, bo warto zderzyć się z historią, zderzyć się z informacjami dotyczącymi Kurpin. Mieszkamy na pograniczu Kurpi Białych. W związku z tym chcemy przybliżyć Państwu informacje na temat właśnie tych kurpi. Na podopiecznych Miejskiego Przedszkola nr 3, ich rodziców i innych przybyłych mieszkańców czekało wiele tematycznych atrakcji. Wystąpił dziecięcy zespół ludowy oraz zespół pieśni i tańca Bezwianka. O ciekawostkach ornitologicznych z Puszczy Białej opowiadał biolog Paweł Cieśluk, a o historii i tradycjach kurpiowskich mówił Witold Kuczyński. Folklor kurpiowski jest bardzo rozwinięty i niezwykle barwny. To nie tylko oryginalna muzyka, taniec i haftowane stroje, ale również tradycyjnie robione ozdoby z drewna, kwiatów i zbóż, wycinanki, typowe kurpiowskie drewniane chaty, jak również gwara, która w niektórych miejscach zachowała się do dziś. Bagnisty i mocno zalesiony teren pomiędzy rzekami Narew i Bug kształtował siłę kultury kurpi, która odosobniona naturalnymi barierami musiała być samowystarczalna. Jak podkreślali organizatorzy festynu, należy dbać o podtrzymywanie tradycji ludowych, bo są one fundamentem naszego dziedzictwa kulturowego. Na ziemi ostrowskiej nadal można znaleźć ślady kurpiowskiego folkloru, chociażby w postaci zabudowań ozdobionych charakterystycznymi nadokiennikami i rzeźbionymi gankami oraz staropolską sztuką dekoracyjną. Istnieją też grupy próbujące ocalić od zapomnienia tę kulturę, Nauczając ludowego tańca i grając na unikalnych regionalnych instrumentach. Podczas festynu można było również dosłownie zasmakować kurpi, degustując kurpiowskie potrawy.